Troszeczkę sobie ściszymy. Wybaczacie, na pewno się nie będziecie ze mnie śmiać, jak coś pomylę. Wiecie, w montażu tak jest, że można nagrać od nowa, a... Niech rzuci kamieniem pierwszy ten, co nigdy głupoty nie strzelił. Internauci zawsze rzucają kamieniem. Czat może podpowiadać, no czat jest taki kochany, zawsze dobrze podpowiada. Lekarz zajmujący się chorobami układu hormonalnego. To. No to ciekawe. Neurolog to jest układ nerwowy. Kardiolog to jest lekarz zajmujący się serduchem. Endokrynolog, nie jestem do końca pewien. Będzie androlog w takim razie? Układ hormonalny albo endokrynolog jest od hormonalnego. Wiecie, że nigdy nie miałem żadnej choroby takiej. Kardiologa i neurologa bym odrzucił w związku z tym. Z tymi nazwami, z tą nazwą się spotkałem, endokrynolog. Ciekawe, za 100 zł. Endo jest, tak? A, faktycznie, okej, dobra. To mogło mi się kojarzyć, dlatego. Ciekawe, wydaje mi się, że to nie jest aż takie proste pytanie jak na 100 zł. MP3 to rozszerzenie charakterystyczne dla plików. No to każdy wie, że oczywiście są to pliki tekstowe. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że MP3 może też przechowywać informacje tekstowe, na przykład tekst piosenki. Oprogramowanie, kiedyś jak pamiętacie taki starutki, starusinki odtwarzacz, który się nazywał Winamp, no to on miał właśnie możliwość, jeżeli było odpowiednio zrobiona MP3, poprawcie mnie jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że to było w formacie MP3. Jeżeli była odpowiednio zrobiona MP3, to on był w stanie... To on był w stanie jej tekst wyświetlić. Chyba, że to dotyczyło innego formatu i ja coś mylę, albo on pobierał z internetu wtedy, jeżeli na przykład MP3 miała link do zawarty. Oprogramowanie dla sieci, które jest bezpłatne, ale ukazują się w nim reklamy, to... AdWare to nie jest bezpłatne, w którym się ukazują reklamy, tylko AdWare to jest rodzaj wirusa. Więc można mieć AdWare'a. Software to nie. Freeware trial. W sensie to mi nie pasuje, bo... Chyba, że AdWare'a mylę z czymś, ale AdWare, zgodnie z dostępną mi wiedzą, jest wirusem komputerowym. Dobra, weźmy frajerów, zobaczymy, o co tu chodziło. Co powiedzą frajerzy? Frajerzy mówią, że jest to AdWare. Ale... Naprawdę? Przepraszam, sprawdzę definicję. Bo... Aż mi coś nie pasuje. Chyba, że ja mam brak wiedzy, ale... Rozpowszechniane za darmo, ale wyświetlające reklamy. Ciekawe. AdWare i spyware, jak skutecznie usunąć? No właśnie, AdWare jest też nazwą. AdWare jako wirus to nazwa potoczna. Okej, w porządku. Ciekawe, nie wiedziałem tego. W szkole nas uczyło, AdWare to złośliwe aplikacje reklamowe, które po zainstalowaniu. No dokładnie tak. Ciekawe. Ciekawe, to nas w szkole nie uczyli w ten sposób. Tylko AdWare mieliśmy przedstawione jako sposób wirusa i tak też jakby funkcjonuje w codziennej rozmowie na ten temat. Która z wymienionych substancji może służyć do produkcji materiałów wybuchowych? Fenol, arszenik, tyroksyna, amigdalina. Ojejku, dobrze, to arszenik możemy odrzucić raczej z założenia. Spróbujemy telefon do frajera w takim razie. Ej, jest pytanie za 300 zł, to jest żenujące. Czat krzyczy. Czat już zna odpowiedź. Miejmy nadzieję. Mam znajomych, którzy się tym jarają, wiecie? I to całkiem sporo. Niestety nie wiem. To dzięki, mordo. 500 zł. Następnie, natomiast telefon do czatu pomógł. Niestety telefon do frajera nie. Ziarna kakaowca wykorzystuje się po procesie suszenia, fermentowania, marynowania i wypalania. To marynowania i fermentowania absolutnie odpada. Suszenia bądź wypalania. Często w reklamach pada takie stwierdzenie, że wypalane gdzieś tam, więc... Fermentowania? No co wy gadacie? Dobrze, no to szalona wygrana. Czat, 0 zł. Dlatego właśnie bardzo dobrze gra się na audycjach na żywo, prawda? Bo dzięki temu można zrobić fantastyczne wyniki. Dobrze, tym razem jestem przekonany, że pójdzie nam o wiele lepiej. No to szanuję swoją wiedzę. Sup. Wypalanie. Też mi się kojarzy, że wypala się. No, ale najwidoczniej absolutnie źle mi się kojarzyło. Damian PlayG pisze na czacie, że to on chce zagrać. Pożo. Szanuję. Moglibyśmy zrobić z głosowaniem Strawpolem, ale boję się, że to by się bardzo źle skończyło.
ogólnie. Kawę się wypala. No tak, ziarna kawy. Ale fermentacji się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. No proszę bardzo. Nakrycie głowy Meksykanina to. No sombrero, okej, dobra. To... Tutaj gierka nie próbuje nas poniżyć od samego początku, na szczęście. Tak, ziarna kawy są palone, faktycznie, no mój błąd. Jak nazywa się budowla mająca w czasie wojny służyć za schronienie przed bombardowaniem? Czy jest to bunkier, transzeja, okop, czy może mierzeja? Nie no, jest to bunkier oczywiście. No dobra, to tutaj już nam idzie trochę lepiej, z kopyta ruszamy. Nie no, poprzednio na 300 zł mieliśmy dwa koła ratunkowe wypalone. To było żenujące. Jak obecnie nazywa się dawne miasto Bizancjum? Ojejku. Istanbul, Konstantynopol, Odessa albo Kandahar. Wydaje mi się, że B albo A, ale zapytam frajerów, żeby się upewnić. Chyba Konstantyno? O nie. Istanbul najprędzej. Tak jest, dobra, i frajerzy mi to potwierdzają. Nie, Konstantynopol to w ogóle błędne skojarzenie, Istanbul. Podobało mi się, jak ktoś użył bitsa, żeby napisać poprzednio, jak tam było pytanie o oprogramowanie, czy to jest adware czy freeware. I adware była poprawna odpowiedź i ktoś użył bitsa, żeby napisać: kurwa, co za debil, przecież wszyscy wiedzą, że freeware xddd. I zbanowałem tę osobę jakby za samą postawę, ale jakby podobała mi się ta postawa w zetknięciu z tym, że to oczywiście nie była poprawna odpowiedź. Poczucie zgodności swoich zachowań z obrazem samego siebie. To sublimacja, resublimacja, racjonalizacja. Oczywiście jest to dysonans. Dysonans jest taką ogólnie niezgodnością czegoś, co czujemy z rzeczywistością najczęściej. Kto był przywódcą chłopskiego powstania w Rosji za czasów Katarzyny II? Och, moja ukochana historia. Dobrze, pomyślmy. Przywódca chłopskiego powstania w Rosji za czasów Katarzyny II. Pugaczów, samozwaniec, Potiomkin. Pfff, zapomnijmy o tym. Powiedzmy, że jeżeli, umówmy się tak, że jak frajer będzie mówił, że nie ma pojęcia, to wtedy będę pytał was z czatu. Halo Ignacy, historia. No nie, co za frajer. To był gołodupiec. Putin, ktoś pisze. Dobrze, rozumiem, że również czat nie ma pojęcia, biorąc pod uwagę brak ludzi przekrzykujących się o poprawnej odpowiedzi. Pugaczow, ktoś pisze. No to załóżmy, że to będzie telefon do czatu. I telefon do czatu, bardzo dobrze. Dziękuję. To był Pugaczow. No to super. Telefon do czatu się przydał. Ilu zaprzyjaźnionych muszkieterów było bohaterami powieści Dumasa? Oczywiście słynna powieść o sześciu muszkieterach z kanału La Manche, podbija moje serce, pamiętam, czytałem, jak miałem około 7 lat. Ja nie wiedziałem, że Dumas to napisał, ale tak, sześciu muszkieterów jak najbardziej, świetna powieść. Polecam. Berlinkę. Jest rodzajem. Oczywiście słynna czapka Berlinka, noszona przez Lecha Kaczyńskiego w roku 1921, kiedy jakby przynosił części i jakby turbiny do samolotu Tu-152, którym później leciał jego brat Jerzy Kaczyński, który rozbił się w słynnej katastrofie pod Treblinką. To jakby jest oczywiście bardzo znane i jakby stąd czapka Berlinka, nazwa od tego, że Treblinka, to jak zmienimy wyrazy, to Berlin wyjdzie, i stąd słynna parówka Treblinka. Co? Softball to łagodniejsza odmiana piłki nożnej, polo, baseballu, koszykówki. Wydaje mi się, że baseballu. Tak jest. I pamięć mnie nie zawodzi. Ej, prawie 7000 osób. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Bardzo mi miło. Zafollowujcie sobie, jak chcecie tutaj jakby dostawać powiadomienia o kolejnych live streamach, to będziecie mogli nie przegapiać. Żelazną damą nazywa się Jackie Kennedy, Margaret Thatcher, Madeleine Albright, tak to się czyta, nie jestem pewien. Jolantę Kwaśniewską. Cześć Tomek, miłego wieczorku życzę, pozdrawiam. Dziękuję i pozdrawiam. Dobra, zacznijmy od 50-50. Okej. Okay. Czy... Kurczę, względem Thatcherowej nie słyszałem takiego określenia w życiu i nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie. Do... Nie wiem szczerze, dobra. Telefon do czatu. BD... Thatcher. Też mi się wydaje, że Thatcherowa, no, ale w sensie nigdy nie słyszałem takiego określenia na nią, ale dużo bardziej mi pasuje niż do Kwaśniewskiej. Kwaśniewska była znana z tego, że ona bodajże
udzielała, ona program TVN Style miała, nie? Chyba robi jakieś porady dotyczące stylu i tak dalej. Okej, okay, Thatcherowa. To dziękuję czat w takim razie za pomoc, tym bardziej za naprowadzenie. Jak się nazywa metoda leczenia zimnem? To bardzo proste, krioterapia oczywiście. Mamy krioterapia, kinoterapia, rehabilitacja, elektroliza. No krioterapia oczywiście, od krio, tak? Czyli zimno. 32 tysiące, gwarantowane. Słuchajcie, idziemy czat po milion, więc bardzo dobrze. Do planktonu nie należy wrotka, dafnia, meduza, żaba. Do planktonu nie należy. Żaba nie jest planktonem. To na pewno. Okej? Okay? W sensie dziwne pytanie strasznie. Okej, okay, niech będzie. Sierść pieśca jest biała, czarna, brązowa, żółta. Nie mam pojęcia, czym jest piesiec? Pieść? Pieść? Sierść pieśca. What the fuck is piesiec? What the fuck is piesiec? Nie spotkałem się z tym. Piesiec brzmi jak nazwa ryby. Więc to może być dowolny kolor. Właśnie, absolutnie jestem przekonany, że piesiec to nie będzie pies. Chyba, że nie wiem. To jest zbyt oczywiste. Lis polarny i jest biały. Żółta, biała. To taki lisek. Biała, ryba ma sierść. A, dobrze, nieważne. Macie rację. Jest pytanie o sierść. Nie, ale piesiec uważam, że to byłaby dobra nazwa dla ryby. Tak ogólnie, po nazwie kojarząc. To jest lis biała. A, biała. Biały lis. Lis polarny. A, bo już żeście na Wikipedii posprawdzali. No dobrze. No dobrze, czat. Przebiliśmy 7 koła. Dzień dobry, dziękuję, witam. Pozdrawiam. Luksusowa limuzyna, słynna ze swojej długości, to Pontiac Lincoln, Jaguar, Porsche. Okej, okay, dobra, jakby Jaguary to są... To nie są limuzyny. Porsche to nie są limuzyny, tylko auta sportowe. Pontiac wydaje mi się, że również strzelę w Lincolna. I bardzo dobrze strzeliłem drogą eliminacji. No to słuchajcie, czat, 250 tysięcy mamy. Jaki gatunek rośliny z wymienionych przetrwał od okresu jurajskiego? Skrzyp, cedr, modrzew, bratek. Nie mam zupełnie pojęcia, czy przetrwał każdy z nich, ale który od okresu jurajskiego aż? Nie mam pojęcia, absolutnie nigdy nie uczyłem się z tej dziedziny, powiedzmy. Skrzyp ponoć, tak? Sugeruje czat. Proszę bardzo. Skrzypce, bardzo dobrze. No to pytanie o milion. Kto zabił Patroklosa, przyjaciela Achillesa? Oj, nie mam pojęcia. Spróbuję na to odpowiedzieć bez pomocy czatu, bo grasz w tej chwili o milion. Okej, okay, zastanówmy się. Achilles. Achilles zginął od ciosów pięte w trakcie walki, bo jak był... No stąd pięta Achillesa, bo był maczany tak w wodzie, która dała mu nieśmiertelność, ale matka trzymała go za pięte. Stąd on tam zmarł. Patroklos. Absolutnie niewiele mówi mi to imię. Hektor i Agamemnon to są jakby imiona osób, które na pewno brały udział w bitwach. Więc można by gdzieś tam tym się zasugerować, chociaż nie wiem, czy to jest dobre. Nie, nie mam pojęcia, słuchajcie, zupełnie, więc spróbuję strzelić. Nie będę próbował zgadywać i wygadywać głupot, bo tak szczerze mam jakieś luźne skojarzenia tylko. Spróbujemy wystrzelić w Agamemnona. Hektor niestety zabił Patroklosa. Więc zostajemy przy 32 tysiącach, ale nie szkodzi, bo możemy spróbować jeszcze raz. I to będzie bardzo dobry pretekst do tego, żeby to zrobić, słuchajcie. No to w takim razie Hektor. Miejmy nadzieję, że Hektor sobie dużo lepiej poradzi. Suchoklates go zabił. Nie martwcie się, to wcale nie było tak celowo, żeby zrobić jeszcze raz, bo mamy pół godziny na milionerów, prawda? Dobry montaż. Właśnie, słuchaj, Kacper, musisz teraz wyciąć tu szybciutko. Halo, witamy w nowym odcinku milionerów. Parys to ten śmieć, co zwiał z Helenką i zaczął wojnę trojańską. Szanuję. Niegdyś nad łożami możnych ludzi umieszczano ozdobną zasłonę, czyli... Nad łożami. No to był baldachim oczywiście. Moskitiere, baldachim, store, kapę. Baldachim. To jest to, co było nad łóżkiem, tak? Nad łożem.
Jak nazywał się gadający szpak z książki Akademia Pana Kleksa? Do ciebie wiarę, że nigdy nie czytałem Akademii Pana Kleksa. Wiedziałem tylko, że wpierdalał swoje piegi. Nigdy nie czytałem. Nie wiem, zakładam, że to będzie jakieś imię w stylu Ambroży lub Tadeusz, ale zapytamy o pomoc frajerów, niech będzie. Wszyscy, którzy czytali Akademię Pana Kleksa, już wiedzą, że jest to szpak? Ej, frajerzy bardzo nierówno powiedzieli, że pan szpak Mateusz. Bardzo dobrze, ej, ci frajerzy na pytaniu za 200 zł by mnie publiczność wyrąbała, widzicie to? Ja byłem przekonany, że do 1000 zł oni się nigdy nie mylą. Witamy w kolonii! Minecraft, proszę, witamy. Mianem smurfów określa się... Pewnie policjantów, bo są niebiescy. Okej. Okej, okay. W sensie spoko, ciekawe. Niedalekie miasto w prowincji Quebec w... Kanada, to było to pytanie. Okej. Okay. Witamy w kolonii, bang! Legendarny Titanic zatonął w wyniku zderzenia z innym statkiem, wielorybem, górą lodową, platformą wiertniczą. Oczywiście była to góra lodowa. Nic skomplikowanego, póki co. Bardzo ładnie, czat obrazkowy przywitał w kolonii. Słuchajcie, to wszystkie nowe osoby witam. Prawie 8 tysięcy osób. Zapraszam was bardzo serdecznie, żebyście sobie zostawili followa. To będziecie dostawać info o streamach. Streamujemy regularnie od jakiegoś czasu i robimy tu fajne rzeczy. Takie jak ta. Plus macie pod spodem, pod streamem, już wam pokażę. Macie link do takiej wtyczki. Jak sobie wejdziecie i sobie wejdziecie na przykład tutaj, czyli na kanał. Jak sobie macie, jak sobie już followujecie, możecie zejść niżej, tutaj macie taką wtyczkę. Jak sobie na nią wejdziecie i zainstalujecie do Chroma, to będziecie dostawać powiadomienia. I to jest fajna rzecz, polecam to zrobić. Figura szachowa, którą oprócz piona można rozpocząć partię szachową, to... Którą oprócz piona można rozpocząć... Ej, to jest fajne, koniem z... Koniem można rozpocząć. Wieżą nie można, królem nie można. Nomenklatura. Chryste panie. Skoczek się mówi na konia, bo skacze. Tak, dobra. Hetman, nie pamiętam na którą figurę się mówi o hetman. Ja mówię koń, zawsze. I dlatego musiałem się chwilę zastanowić. Piłkarski klub z Chorzowa. To bardzo słynny klub. Czerwoni Chorzów. Ej, dobrze idziemy, słuchajcie. Co? Muzą poezji miłosnej jest Erato Euterpe Polihymnia Clio. To jest poezja miłosna. Jeżeli miałbym znaleźć rzecz... Nieważne. Nie próbuję nic powiedzieć nawet. Zobaczmy. Siarka Chorzów. Ktoś napisał. Siarka Gdynia. Erato? Poezja miłosna. Wydaje mi się, że Erato. To cieszę się, że tak ci się wydaje. Okej. Okay. Poezja miłosna. Ktoś czyta więcej niż dziewczynki, które mają 12 lat? Jakie państwo... Jestem ignorantem, przepraszam za to. Jakie państwo zrealizowało budowę kanału panamskiego? Pozdrawiam panie Tomaszu, dziękuję. Kolego, polewacy czemuś mnie opuścił. To jest tak... To jest wiedza powszechna. To jest ta wiedza, że jeżeli ktoś na to nie odpowie, to jest absolutnie łakiem. W sensie to jest jakaś taka oczywista odpowiedź, prawda? Która w tym momencie musiała mi wypaść z głowy, bo tak. Bo tak. Panama jest podchwytliwą odpowiedzią, ale lekcje od kolegi tutaj Ignacego się przydały. To gdyby nie on. W którym mieście Józef Haller, Józef Hitler przeczytałem na początku, dokonał zaślubin Polski z morzem. Ojej, było takie wydarzenie. No dobrze, pomyślmy. W Pucku, w Helu, we Władysławowie, w Gdańsku. Nie mam pojęcia, absolutnie. Nie wiem, strzelę, że w Gdańsku? W Pucku! No to ciekawe. Mam znajomego, który ma ksywę Pucek. W sumie razem robimy jakieś różne rzeczy. Także w Pucku, no to Pucek. Spróbujemy. Ja wiem, że zawsze na czacie dostanę prawidłową odpowiedź, wiecie, ale staram się nie zawsze patrzeć, bo to gdybyśmy milion za każdym razem robili, bo wy na czacie możecie podejrzeć sobie na Wikipedii cokolwiek. Mam pewność, że zobaczę tam prawidłową odpowiedź, więc nie zawsze to robię. Więc pozwalam sobie czasem popełnić błąd. Mam nadzieję, że rozumiecie i że doceniacie wpływ tego na przyjemność z oglądania. Co za głupi gif na czacie. Nie polecam. Jak ktoś chce wbić na czat obrazkowy i oglądać, to polecam tu. Ktoś, kto szlocha, cieszy się, je, płacze, śpi. Okej? Okay. To było takie pytanie, żeby nie upokorzyć tutaj za bardzo. W porządku.
Więzienny język to grypa. Gryka, gryz, gryps. Oczywiście grypsować. Pochodzi z slangu więziennego. Tradycyjną herbatkę Anglicy piją o 5 o'clock. O 17. Okej. Okay. Fajnie, dobrze idziemy. Gyros. Ktoś napisał tradycyjny slang więzienny, gyros. Kogo według Biblii wskrzesił Jezus? Samarytanina, Łazarza, Szymona, Andrzeja. Łazarza? Tak jest, okej. Okay. Dobrze pamiętałem. Nieco niepewny. Nauczyciel, przepytując szczegółowo ucznia, magluje go, wulkanizuje go. Cudownie, jakie są fajne pytania, słuchajcie. Andrzeja Dudę. Ej, dobrze idziemy. Jak Odyseusz zabił zalotników swojej żony? O Jezus, na weselu ich zabił chyba, nie? Zastrzelił z łuku, udusił, podpalił, poszczuł Cerberem. Wydaje mi się, że zastrzelił z łuku. Okej, dobrze pamiętałem. Zajebiście. Gwiazdozbiorem nieba północnego jest warkocz. Warkocz Andromedy, warkocz Eurydyki, Szeherezady, Bereniki. Okej, spróbujmy zapytać frajerów. Wydaje mi się, że kojarzę taką nazwę jak warkocz Eurydyki, ale to może być błędne skojarzenie. Okej, frajerzy 56%, warkocz Bereniki. Spoko, brzmi podobnie. Dobrze idziemy, słuchajcie. Czym jest Agora? Firmą. Nie no, Agora była rynkiem z łaciny miejsce publiczne. I jakby to dlatego zostało nazwane Agorą, bo było miejscem, gdzie się wszyscy spotykali, tak? To był taki centrum miasta, plac, który służył ludziom również za rynek. Kurczę, no zobaczcie. Idziemy. Jaki ptak posługuje się echo, lokacją chyba, przy poruszaniu się w ciemnościach? Tłuszczak. Ojejku, wiem, że echolokacją posługują się oczywiście nietoperze. Ale jaki ptak? No gołębie są za głupie, więc jak zrobimy 50-50 i zostanie gołąb z czymś, to będę już wiedział kto. Kurde, wyrzuciło mi gołębia. Tłuszczak. Nie wiem. Może koliber. Tłuszczak właśnie się posługuje, no. Kurde, ja tak dobrze szło, zobaczcie. Naprawdę, fantastycznie, już się dobrze czułem. Jednak ten wyśmiewany tłuszczak. No to dobrze, to idziemy jako tłuszczak w takim razie. Kto by się spodziewał, że tłuszczak posługuje się echolokacją? Dawaj tłuszczak, to dzięki mordo. Na czas, na czas. A tutaj sobie tak dopasujemy. Bardzo ładnie. Pozdrawiamy pana tłuszczaka z Bytomia. Okej, okay, ostatnia gierka, słuchajcie. Zanim idziemy na Wiedźmina. Alrighty, zagra z nami tłuszczak. Polecamy serdecznie. Jak miała na imię ukochana Robin Hooda? Kryste panie, dobra. Nie była to Magdalena, nie była to Miriama. Marion? Okej, okay, dobrze, jakbym się przewrócił na takim pytaniu. Ej, ale nie pamiętałem, był zły szeryf. Znaczy ten, zły Robin Hood. Szeryf to był zły. On miał ukochaną? Kurde, nawet nie pamiętałem tego. Jaki hormon jest stosowany w leczeniu cukrzyków? Kortyzol, insulina, tyroksyna, melanina. Oczywiście jest to insulina, która obniża poziom cukru we krwi. Barwnik, którego duże ilości zawiera marchew, to chlorofil, karoten, ochra, karmin. No dobrze, nie upokarzajmy się, próbując tłumaczyć takie życie. Wpisz obrazki Google'a tłuszczak, ktoś napisał. A coś śmiesznego będzie? Tłuszczak. Ej, tłuszczak to wygląda jak nazwa jakiejś, jak choroba jakaś. Faktycznie jest choroba taka, tłuszczak. Jak wpisujesz tłuszczak w Google, wyskakują jakieś guzy, no. Dokument zawierający zapisy dotyczące stanu własności i zagospodarowania nieruchomości to księga, zapewne. Zapisy dotyczące stanu własności i zagospodarowania nieruchomości to księga wieczysta, oczywiście. O, to jest ciekawe. W 1939 roku ewakuował się polski rząd. Na Ukrainę, na Węgry, do Bułgarii, do Rumunii. Nie jestem pewien. Zapytajmy frajerów. Na pewno się ewakuował. Ale nie będę próbował tutaj strzelać. Może frajerzy mnie naprowadzą. Frajerzy sugerują, że do Bułgarii. Do Rumunii! O nie! O nie! Dobra, spróbujmy jeszcze raz, bo to wstyd na takim pytaniu przegrać. Nie wolno.
Nie wolno. Rumunia. Niedobrze, to jest pytanie z cyklu wstyd nie wiedzieć, więc przepraszam. Kajam się. Kajam się i obiecuję nadrobić braki. Do Sosnowca. Do Rzeszowa. Naprawdę ostatnia gra, słuchajcie. Ej, swoją drogą, pobrałem teraz apki Quizwanie i Milionerów. I jeszcze Matura to bzdura wypuściła apkę, zajebistą swoją drogą, Quiz House. I łupię teraz na telefonie, się straszliwie wciągnąłem. Przysłowie mówi, że żadna praca nie hańbi, oczywiście. Żadna praca nie jest przyjemna. Cudownie. Linie na mapie łączące punkty o takiej samej temperaturze to izobary, izotermy, tramotany, izofory. Okej, okay. To jakby znajomość nomenklatury pomogła, bo bary to ciśnienie, termy to temperatura. Winorośl w warunkach polskich owocuje ile razy w roku? Kyrie eleison, nie mam pojęcia. Jakieś gówno wleciało. Frajerzy sugerują, że nie wiedzą. Ktoś wie coś o winoroślach w warunkach polskich? Raz. Dziękuję, czat. Nigdy nie uprawiałem winorośli w warunkach polskich, ani nie posiadam wiedzy w tym temacie. Służy do wpinania i przechowywania dokumentów. Segregator Feston Casseton Compact. No to segregator, dobrze. Nie ośmieszajmy się. Wikipedia wie. Jak ma na imię postać odgrywana przez Małgorzatę Foreniak w serialu Na dobre i na złe? Kto ogląda na Boga polskie seriale? Może frajer ogląda polskie seriale? Małgorzata Foreniak. Izohalina to zasolenie. Izohalina to brzmi jak fuzja dwóch dziewczyn, których nienawidzisz. Anna, Grażyna. Sekator, Zosia. Karyna. Niestety nie wiem, kurwa to dzięki. Czat mówi, że Zofia. Dziękuję, bardzo mi miło, 1000 zł mamy. Dzięki znajomości polskiej seriali. Jadwiga Rojewska. Grządka by wiedziała pewnie, no bo ona w domu dużo telewizji oglądała. Zanik kości objawiający się zmniejszaniem ich gęstości to choroba. Borelioza, osteoporoza, dystrofia Cushinga. Objawiający się zmniejszaniem ich gęstości. Ciekawe. Spoty telewizyjne żonglują tymi nazwami. Okej. Dystrofia raczej nie, więc polecimy w osteoporozę. Tylko, że błędnie zapisana jeszcze została. Więc przez ułamek sekundy się zastanawiałem, czy to może jakaś inna choroba, która się kojarzy tylko z osteoporozą, a nazywa się inaczej. Do elektrowni niekonwencjonalnych należą termoelektrownie, helioelektrownie, hydroelektrownie, elektrownie cieplne. No to można założyć, że termoelektrownie i elektrownie cieplne to to samo, więc nie zakładałbym ich jako... Jak są dwie odpowiedzi, no to wybranie jednej, jakby tak, rozumiemy o co chodzi. Nie mogę tego w zdanie teraz ubrać, ale wiecie o co chodzi, to znaczy to samo. Hydroelektrownie, to są elektrownie wodne, one nie są niekonwencjonalne, więc zakładam, że helioelektrowne, czyli elektrownie słoneczne. Bardzo ładnie. Gdzie występują kondory? Gdzie występują kondory? Występują u mnie w komputerze, jak sobie w Google wpiszę kondor, ale tak poza tym... Czat pomoże nam przepuszować, żebyśmy może dotarli gdzieś dalej? Europa ktoś sugeruje. Na Marsie. W szafie. Przeczytałem kondomy XD. Śmieszny czat. Na penisie. Zozol 5-4. Dobrze. Chyba kondom. Michu Michu 1-3-1-0. Na fiutku XDDDDDDDDDX Blackstock. Czat na Twitchu. Szanuję. Szanujemy się, chłopaki. Szanujemy się. Na lotniskach wojskowych. Ktoś przeczytał na Wikipedii. Szanujemy. Kondor wielki zamieszkuje Andy, począwszy od Wenezueli, na północy, po przelądek Horn, na południu. Szanujemy, kolego. Ha, 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 ha. Jasiek 9544 napisał. Na chujku. Ach, ten czat na Twitchu. Dział matematyki zajmujący się między innymi funkcjami i całkami to... O, to jest ciekawe pytanie. Interesujące. Analiza, algebra, geometria, planimetria. Okej, okay, zastanówmy się. Nie jest to geometria. Algebra. Analiza. Planimetria.
funkcje oraz całki. Wydaje mi się, że analiza będzie bliżej. Nie mam 50-50 niestety. Ok, geometrię możemy odrzucić, planimetrię raczej również, więc mamy wybór pomiędzy analizą i algebrą. Strzelę w analizę. I bardzo dobrze strzeliłem. Czy strzeliłem, doszedłem drogą dedukcji, ale w momencie, kiedy nie jestem na 200% pewny odpowiedzi, używam słowa strzelam, co może sugerować, że nie wiem, ale to jest po prostu wyrażenie braku pewności z mojej strony. Czeczuga? Czeczuga też dla mnie brzmi jak rodzaj ryby. Ewentualnie płaza. Albo gada, w sumie na jaszczurkę też by pasowało. Jest dobrze w koń! Mogłeś dać podpowiedź! Jest dobrze w koń! Dobrze w koń! Dobrze w koń! Jest to prawdziwy rollercoaster, bo dostałem tutaj informację. Ja tu widzę, wy nie widzicie, ale ja widzę na telefonie, że jest to prawdziwy rollercoaster. Możemy przeczytać jeszcze raz Iwoną, żeby się tutaj stało zadość, proszę bardzo. Halo? ZTU50.00 from rollercaster, super się to oglądały, sapałko dwukropek. D. Megaliwe. Na kieliszki 4 zł za sztukę. Megaliwe. Megaliwe. Dziękuję ci bardzo serdecznie i cieszę się, że miło ci się ogląda. My wysi musimy trzymać się razem. Dobra, czat zasugerował, że jest to gatunek ryby, więc dokładnie... Brawo, czeczuga jest to rodzaj ryby. 32 tysiące. Dobra, słuchajcie, dobijmy to do miliona, czat. Mam nadzieję, że poradzisz sobie dalej równie dobrze jak dotychczas. Która firma jest znana z produkcji zegarków? Dobra, okej, to tutaj nie będziemy nawet próbować, puszujemy to. Swatch. Jednostką ciśnienia jest... Jednostką? Ciśnienie możemy mierzyć w atmosferach. Z tych czterech odpowiedzi, tak jest. Że wynosi ileś atmosfer w przypadku bardzo dużego ciśnienia. Narodowe drzewo Libanu to... Klon nie, bo klon jest... liść klonu jest Kanady. Cedr, sosna, magnolia. Udało się odrzucić jedną odpowiedź. Gdybyśmy mieli 50-50, to by nam pomogło, ale... W tym przypadku pozostałe odpowiedzi nic mi nie mówią. Cedr. Okej, dziękujemy czat za pusza. Spójrz na czat, to jest zawsze dobre. To jest koło ratunkowe, które działa zawsze. Cedr libański, okej, ciekawe. Które palce ssaków parzystokopytnych są chronione przez raciczki? Pierwszy i trzeci, drugi i piąty, trzeci i czwarty, tudzież trzeci i piąty. Pomyślmy. Pierwszy i trzeci, drugi i piąty, trzeci i czwarty, trzeci i piąty. Chyba środkowe, czyli trzeci i czwarty. Ale może się mylę. Środkowy. Palce w natalce. Najgorzej. Ktoś na czacie napisał też, że środkowy. Też mi się wydaje, że to mogą być środkowe, czyli trzeci i czwarty. Ktoś tam na czacie potwierdza. Drugi i piąty, także osoby, które potwierdziły mi na czacie, dziękuję za pomoc. Jesteście kochani. Okej, moi drodzy, w takim razie Rumunia na sumę 32 tysięcy. Mam nadzieję, że to pomoże im w walce z biedą i przestaną do nas przyjeżdżać i żebrać. Pozdrawiamy serdecznie. Moi drodzy, 8 tysięcy osób. Dzień dobry, witam wszystkich obecnych. Dziękuję wam za obecność. Bardzo się cieszę, że byliście. Raz jeszcze zachęcam do followowania, a my zaczynamy... Co za zabicie brawa. Piękny czat, piękny, znaczy ten, no w sumie czat z obrazkami. Słuchajcie, a to oznacza, że my rozpoczynamy Wiedźmina 3, krew i wino. Przypominam, że 400 subskrypcji oznacza stream z Minecrafta i Isaaca, więc jeżeli jesteście fanami, czyli wentylatorami po angielsku, to polecam, żeby to zrobić. A ja tylko nastawię miniaturkę odpowiednią z Wiedźmina. No i lecimy Wiedźmin, słuchajcie, bo czeka nas dużo fajnych questów, dużo interesujących zabaw i naprawdę szampańska zabawa.
W grze Wiedźmin 3 krew i wino. Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 zł za sztukę. Zmienimy gierkę sobie na Twitchu. The Witcher 3 Wild Hunt, aktualizujemy informacje. Nie przesuwaj godziny Darkest Dungeon, bo i tak późno jest. Nie, nie planuję. Wiedźmina, a bo 10 minut faktycznie żeśmy się przesunęli. No dobrze, w porządku, to tak zostaniemy. Myślę, że to nie będzie wielki problem. Muszę się tylko przenieść wszystkim na jeden ekran, bo Wiedźmin po prostu dosyć mocno zabiera pamięci. I żeby on w miarę działał, przebiliśmy 8 koła. W ogóle dziękuję, witam, bardzo mi miło. Bardzo naprawdę mi miło, że jesteście. Nie spodziewałem się. Nie wiem, co powiedzieć. Tyle ludzi. Stresuję się. Bardzo się stresuję i chcę, żebyście wiedzieli. Jesteśmy pierwsi na YouTube. Na Twitch. Sorry, co ja mówię. Jesteśmy pierwsi. Jezus Maria. To ja dzień dobry. Witam was wszystkich. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Jak was, ja się może pójdę w marynarkę. Ja się przebiorę jakoś z tej okazji. Kurczę, no bo to wypada. To ja odpalam Wiedźmina, słuchajcie, żebyście nie czekali za długo, chłopaki. I tak pewnie przyszliście na milionerów. Mam nadzieję, że zostaniecie na... O, oj chuj, 1500 osób poszło jednym pikiem. Skurwysyny psy. Fuck you, bitch. Fuck you. Przyszli tylko na milionerów. I wiecie co, ci wszyscy ludzie, co byli i poszli, to oni tak naprawdę przyszli, bo liczyli, że się potknę. I oni wyszli pełni żółci, bo się nie potknąłem. A może Tales from the Borderlands też od Telltale? A, zaraz mi przeczyta Iwona. A może Tales from the Borderlands też od Telltale? Bardzo dobra, przyjemna gra, nie biorąca siebie do końca na serio. Dede, co do horrorów, myślałeś o zagraniu w któryś Resident Evil? Resident Evil? Może Tales from the Borderlands, przekminimy. Bardzo dobra, przyjemna gra. Jak najbardziej, bo ponoć jest bardzo dobra. Jak się ma widzów dużo, to można ich nie szanować. Dobrze, i tak nimi gardziłem. Przywitałem ich tylko, bo chciałem ich pieniędzy. Szymczak 20 zł, siema. Siema Szymczak. Siema. Siema. Siema, siema. Witamy w kolonii. Bęki, Ajcaszek, witamy w kolonii. Tak naprawdę to dla was wszystkich byłem miły, nie? A dla tych 2000 osób ja tylko udawałem, że byłem miły. Dla nich nie byłem miły nigdy. Ja tylko udawałem, żeby może zostali, ale widać, próżny był mój trud przy tak fałszywych osobach, które udają widzów, a później wychodzą. Nie szanuję. Nie szanuję absolutnie. Sobie pozamykam wszystko. Kiedyś szanowałem, ale teraz już nie szanuję takich osób. Witamy w kolonii, Bang. Widzę, że czat tutaj zaspamowany, obrazkowy. Okej, wczytuje mi się już Wiedźminek, także tutaj się nie martwcie. Twoją starą mam. Witamy w kolonii. Co tam, znak zapytania jest? A na suminę powraca, zasubskrybował kanał. To wersja kanał. Demonstracyjna syntezatora mowy Iwona. Pozdrawiam wersję demonstracyjną syntezatora mowy Iwona. I witam serdecznie. Pytasz co tam, odpowiadam spoko mordo. Przejdziemy na stream gameplay sobie. To jest zaktualizowana gra na to. Co mnie szturchasz? Szturchnąć cię, gościu? Zaraz cię szturchnę, to zobaczysz. Się nie pozbierasz. Dobra, no to co, mamy...